Pora na kolejną zamawianą topkę, tym razem ze skrytobójcami. Skrytobójcami, dlatego nie będzie tu tego, tego i tego. Wybrałem 10 postaci, które na naszych oczach robiły ludziom krzywdę. Gotowi? Jazda! Miejsce 10. Train Hartnett. Główny bohater Black Cat należał niegdyś do elitarnej trzynastki czyścicieli organizacji Kronos. Co prawda jest on dużym lekkoduchem, jak na bohatera shounenów przystało, ale na początku opowieści jesteśmy świadkami, jak Train odbiera komuś życie, dzięki czemu nie miałem podstaw, aby wątpić w jego przeszłość i jak to miało miejsce z pewnym żółtym tentaklem. Miejsce 9. Podobna sytuacja jest z Nico Robin. Naczelna pani archeolog zasłynęła na długo przed przystąpieniem do Słomkowych Piratów. Po dołączeniu do Luffy'ego trochę przystopowała z zabijaniem, ale scena, w której łamie kręgosłup z Pandama, idealnie ujawnia, jak bezwzględna potrafi być. Miejsce 8. Wasza ulubienica z ReZero. Elzę łatwiej byłoby opisać jako seryjną zabójczynię i psycholkę, niż kogoś, kto po cichu usuwa niepożądane osoby. Może i robi to krwawo i nieokrzesanie, lecz pozbywa się niechcianych ludzi, a gdy Subaru zginął po raz pierwszy, nie wiedział nawet, co go zabiło. Miejsce 7. Stain. Zabójca bohaterów był przez pewien czas najczarniejszym koszmarem profesjonalnych herosów. Akaguro nie zawsze uśmiechał swoje ofiary, lecz każde spotkanie z zabójcą bohaterów kończyło się dla klienta bardzo źle. Trwałe kalectwo lub śmierć. Oto skutek spotkania ze Stainem. Miejsce 6. Itachi Uchiha. W Naruto doskwierało mi, że bohaterowie mieli za mało wspólnego z byciem ninja. Na szczęście pojawił się Itachi, który zrobił to, z czego ninja słynęli. Po cichu i niepostrzeżenie w ciągu jednej nocy wymordował cały klan. Swój klan. Odrobina krwi zawsze dobrze robi bitewniakom. Miejsce 5. Henrietta. Spośród kilku bohaterek Gunslinger Girl wybrałem właśnie tą, którą poznajemy najwcześniej. Henrietta jest jedną z wielu dziewczynek, które zostały skrzywdzone przez życie i którym zamiast pomóc dano do ręki broń. Bohaterka bardzo przygnębiającego anime, które wam polecam. Miejsce 4. Your Forger. Przyszła pora na pretendentkę do tytułu waifu roku 2022. Dama zwana Cierniową Księżniczką wymordowała dziesiątki, jeśli nie setki ludzi świata polityki. Ktoś mówi, że nie jest taka zła? Oj ty, ciesz się, że jeszcze nie wiesz, co Yor odwali później. Miejsce 3. Illumi Zoldyck. Najstarszy z rodzeństwa Zoldyck jest naprawdę popaprany. Wystarczy wspomnieć, że podczas treningu Killua Illumi umieścił igłę w jego mózgu, aby kontrolować brata. Ale czego się spodziewać po znajomym Hisoki? Ktoś pyta o liczbę jego ofiar? Nie umiesz do tylu liczyć. Miejsce 2. Kontraktor BK Nimaruichi. Gdy w pierwszym Dark Red and Black poznajemy Heia, ten jest już stałym usługodawcą syndykatu. Zdobywanie przez Heia informacji czy blokowanie ich dalszego przepływu przy jednoczesnym uciszaniu źródła wycieków jest sztandarowym przykładem działania skrytobójcy. I jeszcze kilka honorowych wspomnień. Shin Inoi z Dorohedoro, Tono Shiki z Tsukihime, Nero z Jojo, Kyoka Izumi z Literatów, Akame z Akame ga Kill i Golgo 13 z Golgo 13. Miejsce 1. Główny antagonista Talentless Nana. W anime szybko dowiadujemy się, kto jest odpowiedzialny za liczne tragedie na wyspie, ale nie odbiorę wam przyjemności ujawnienia się łotra. To jak złoczyńca dwoi się i troi, żeby dokonać kolejnej asasynacji, żeby nie zostać wykrytym przez detektywa, jest wspaniale dawkowaną nerwówką. Kto jeszcze nie widział, niech nadrabia. Jak się podobało zestawienie specjalistów od mokrej roboty? Czekam na komentarze. Do następnego razu.